W porównaniu do innych rynków surowcowych dosyć ciekawie ostatnio wygląda cukier. Jest to rynek przede wszystkim związany z trzema rejonami na świecie. Z jednej strony są to Indie oraz Chiny, z drugiej jest to Brazylia oraz Stany Zjednoczone oraz Europa. W przypadku Europy od dwóch sezonów notujemy dosyć wyraźny wzrost produkcji, co generalnie powinno wpłynąć na ograniczenie ceny. Niemniej praktycznie od kilkunastu miesięcy obserwujemy dosyć wyraźny wzrost cukru skupu w Europie. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę konkurencyjność europejskiego czy nawet polskiego cukru, te ceny powinny oscylować w okolicach 300 dolarów za jedną tonę, natomiast są to ceny rzędu nawet 500 dolarów za tonę na skupach. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tym momencie w Indiach czy w Stanach Zjednoczonych, ceny ogólnie światowe, czyli te notowane w Stanach Zjednoczonych na giełdzie CME, powinny być zdecydowanie wyższe. Co wobec tego może powiedzieć polski konsument? Raczej te ceny, jeśli chodzi o polski cukier, nie powinny jakoś drastycznie wzrosnąć, chociaż jeśli chodzi o poziom zapasów producentów europejskich, są one dosyć niskie, dlatego ceny cukru w Europie, pomimo tego, że podaż jest bardzo wysoka i będzie rosnąć, ceny również mogą zaliczyć dalszy wzrost.